Najnowszy State of Unreal, game-devowe rzezimieszki i wiele więcej w tym wydaniu nieco dziennika Okiendeva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiendeva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze kilka game-devowych ploteczek. Po pierwsze, plotka głosi, że God of War Ragnarok zostanie wydany na PC-ta w przyszłym roku. Dodatkowo drugi Silent Hill jest gotowy w wersji PC, ale bez daty wydania, a remake Demon's Souls również na PC-ta jest w trakcie produkcji. Brakuje jakichkolwiek jednak doniesień o porcie Final Fantasy XVI na Xboxa. Kolejno twórcy i analitycy przewidują, że GTA 6 prawdopodobnie nie zadziała w 60 FPS-ach na PlayStation 5 Pro. Zgodnie z tym, o czym wspominałem w ostatnim materiale, gra będzie bardzo ciężka systemowo, stąd CPU konsoli może nie podołać takiemu zadaniu, gdyż ten zysk wydajnościowy, jeżeli chodzi o CPU względem wersji podstawowej PlayStation, jest raptem 10%, więc może to być po prostu za mało. Następnie Larian przesuwa dystrybucję fizycznych kopii Baldur's Gate 3 na konsolę na drugi kwartał roku. Edycja PC jest już wysyłana zgodnie z planem. Związane jest to z koniecznością wyprodukowania dodatkowej czwartej płyty dla edycji konsolowych. Też się zdziwiłem, że to aż tyle zajmuje. A teraz garść growych statystyk. Roller Dome łączy wrotki i strzelanie i osiągnął sprzedaż poziomu 1 000 000 kopii w niecałe 2 lata. Następnie w Wielkiej Brytanii liczba growych startupów wzrosła o 22%. Jest to rezultat ostatnich zwolnień, po których twórcy postanawiają zacząć własne studia, więc powoli ten rynek raczej będzie się odradzał, ale efekty tychże prac i startupów zobaczymy dopiero za jakiś czas. Był sobie pewien deweloper, który na Steam kusił graczy do wystawiania pozytywnych recenzji w zamian za darmowe przedmioty w grze i to działanie wywołało gorącą dyskusję w społeczności. Jak podaje DualShockers, użytkownik Reddit Glavurdan opublikował zrzut ekranu od twórców gry Shinobi Warfare, którzy oferowali kroki do zdobycia 1000 darmowych klejnotów w grze. Gracze mieli najpierw napisać pozytywną recenzję tejże gry na Steam, potem zrobić zrzut ekranu recenzji, a następnie przesłać go wraz z identyfikatorem użytkownika gry do wyznaczonego pracownika, zanim post na Reddicie stał się wiralowy. Gra miała przytłaczająco pozytywne recenzje na Steam. Obecnie strona gry na Steam pokazuje brak recenzji użytkowników, co sugeruje, że podjęto działania za naruszenie warunków korzystania z usługi. Ponadto najnowsze recenzje gry przybrały negatywny obrót, gdy gracze wyrażają niezadowolenie z działań dewelopera. Tenże incydent służy jako przypomnienie dla deweloperów myślących o oferowaniu darmowych przedmiotów w zamian za pozytywne recenzje lub tych, którzy już to zrobili, ponieważ jest to naruszenie zasad Steam. Jak dla mnie jest to zachowanie kompletnie niegodne, nie powinno się tak robić, nie powinno się kupować recenzji. Jeżeli chodzi o środowisko dziennikarskie, często się na przykład o tym mówiło i gracze zarzucali takie rzeczy i jest to praktycznie niewystępujące, natomiast no tutaj mamy ewidentny dowód, że jednak deweloperzy kupują przynajmniej uznanie graczy, no i widzicie, jak to się skończyło, także po prostu takie rzeczy się nie opłacają. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a. Ostatnio już był, więc zbieramy pytania na nowo, także też postaram się odpowiadać na bieżąco w komentarzach, jeżeli to tylko będzie możliwe. UK's Advertising Standards Authority ostrzegła Electronic Arts, Miniclip oraz Jagex przed naruszeniem zasad promowania gier z lootboxami po uwzględnieniu skarg dotyczących trzech ich tytułów. Skargi złożone przez badacza regulacji gier dotyczyły braku informacji o możliwości zakupu w grze, w tym lootboxów z losowymi przedmiotami, co mogło wprowadzać w błąd konsumentów. ASA podtrzymała wszystkie trzy skargi, powołując się na wytyczne, które stanowią, że obecność zakupów w grze, zwłaszcza mechanizmów losowych, takich jak lootboxy, musi być określona jasno w reklamach. EA, Miniclip i Jagex otrzymały polecenie, aby nie publikować tych reklam w formie, która spowodowała skargi i aby przyszłe reklamy ujawniały obecność zakupów w grze, w tym lootboxów.
Każdy przypadek służy jako inny rodzaj przestrogi, co skłoniło ASA do dodatkowego zbadania każdej sytuacji, podkreślając, iż obecność zakupów w grze, zwłaszcza lootboxów, jest istotna dla decyzji konsumenta o zakupie lub pobraniu gry i że brak jasnych informacji w tych reklamach jest wprowadzającym w błąd pominięciem istotnej informacji. I teraz to raczej działa tak, że no teraz dostają upomnienie. Każdy ma prawo popełnić raz błąd, ale prawdopodobnie przy drugiej czy trzeciej takim przewinieniu firma będzie musiała płacić karę, tutaj chyba, o ile dobrze pamiętam z przepisów, proporcjonalną do dochodów z danego tytułu, więc to może być dość dotkliwe działanie, stąd podejrzewam, że firmy poprawią odpowiednie reklamy, by jednak uniknąć tej kary. Interwebs, dostawca cheatów do Call of Duty, ogłosił na swojej stronie internetowej zamknięcie swoich usług, gdyż otrzymał zawiadomienie prawne dotyczące swoich produktów. Wspólnota Call of Duty, w tym znany człowiek społeczności Charlie Intel, z zadowoleniem przyjął tą wiadomość, nazywając zamknięcie dobrą nowiną. Oszustwa były poważnym problemem Call of Duty, zaburzając równowagę w meczach online i odstraszając nowych graczy. Activision Blizzard poinformowało o odzyskaniu kontroli nad swoim kontem na Twitterze po ataku hakerskim w zeszłym tygodniu. Choć nie jest jasne, czy incydent miał związek z Interwebs, czy Activision było bezpośrednio zaangażowane w zawiadomienie prawne. W lutym Activision zablokowało 6 tysięcy oszustów w Call of Duty w ciągu zaledwie 4 dni. Oczekuje się, że inne firmy dostarczające cheaty również zostaną zamknięte w następstwie tego zawiadomienia prawnego. Cheaty w grach były od zawsze, jeżeli chodzi o rozgrywki sieciowe, i można jasne przyjąć stanowisko, że firmy tworzące cheaty będą je tworzyły, bo ktoś znajdzie się, żeby je kupić, więc problem jest teoretycznie po stronie graczy, ale jednocześnie jeżeli nie będzie się zwalczało właśnie tychże firm, no to tym samym będziemy po prostu odbierać przyjemność z gry ludziom, którzy po prostu chcą się bawić na uczciwych zasadach, więc myślę, że takie działania są jak najbardziej pozytywne, żeby jak najszybciej zamykać, pozywać i blokować właśnie oszustów w trakcie rozgrywek, między innymi też sieciowych. Nowe badanie wykazało, że ponad połowa amerykańskich konsumentów grających w gry wideo uważa, że branża powinna więcej zrobić, by zwalczać nękanie w grach wieloosobowych. Według najnowszego raportu Deloitte Digital Media Trends 57% kobiet i 53% mężczyzn grających w gry uważa, że wydawcy gier powinni bardziej angażować się w zwalczanie nękania w sieci. 48% kobiet i 44% mężczyzn doświadcza zbyt dużego nękania, a 44% kobiet i 41% mężczyzn chętniej grałoby w gry wieloosobowe, wiedząc, że istnieje moderacja ograniczająca złe zachowania. Badanie ujawnia również wpływ pandemii na rozwój branży, pokazując, że 25% grających kobiet i 16% grających mężczyzn zaczęło grać w ciągu ostatnich 4 lat, a 1/5 osób zaczęła grać po rozpoczęciu pandemii. Tutaj no, mamy już pewne działania cały czas jakby promowane, ale też nawet w ostatnim odcinku właśnie mówiłem o organizacji, która zawiązuje się tam między deweloperami, firmami, które zajmują się analizą głosu i tekstu i usługami sieciowymi po to, żeby wychwytywać, powiedzmy, toksyczne zachowania, więc myślę, że to jest właśnie krok w tą stronę. Oczywiście cały czas trzeba znaleźć ten balans pomiędzy wolnością słowa a cenzurą i zdefiniowaniem tego, co dla kogo jest obraźliwe, co jest dopuszczalne, a co nie, no ale gdzieś ta technologia jednak w tym chyba będzie w stanie pomóc. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee, to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy też zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze strony. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których teraz widzicie na ekranie. Wydawcy i producenci konsol coraz częściej podkreślają niezwykłą szczegółowość swoich gier, popychając budżety gier wideo do niemalże niezrównoważonych poziomów, przewyższających też duże produkcje filmowe. Nintendo, mimo ograniczeń sprzętu Switcha, regularnie wypuszcza świetne gry, nie koncentrując się na ultra realistycznym wyglądzie. Takashi Tezuka z Nintendo podczas panelu na GDC 2024 wyjaśnił, że realizm to coś więcej niż tylko realistyczna grafika.
Nintendo skupia się na interakcjach postaci z otoczeniem, ich emocjach i reakcjach, dodając tym samym realizmu swoim grom. Odrzucając pomysł realizmu opartego wyłącznie na grafice, Nintendo dąży do stworzenia gier z postaciami, z którymi można się utożsamiać i fascynującymi światami, co zapewnia głębsze zanurzenie w rozgrywce. No i tak, tutaj imersja gier Nintendo, chociażby ze względu na ograniczenia sprzętowe, nie odbywa się raczej na poziomie graficznym, ale faktycznie trzeba przyznać, że chociażby w grach typu Legend of Zelda, gdzie mieliśmy w ostatnich dwóch częściach niesamowity poziom reakcji z otoczeniem, to jest właśnie to, że przez różne formy interakcji tych supermocy, które tam Link posiada, możemy stworzyć nietypowe rozwiązania, mamy masę opcji jakby rozwiązania jednego problemu na kilka sposobów, mamy właśnie dużo emergentnych mechanik, które wynikają z odpowiedniego planowania interakcji ze światem, która sprawia wrażenie, powiedzmy, może nie tyle realizmu, co właśnie takiego prawdopodobnego działania, że jeżeli sobie coś wymyślimy, to prawdopodobnie jesteśmy w stanie to wykonać. Podobnie zresztą jest chociażby w Baldur's Gate 3, gdzie mamy ileś mechanik, które w momencie, kiedy nietuzinkowo połączymy, okazuje się, że też funkcjonują. Więc to jest właśnie ten inny poziom, powiedzmy, inna warstwa realizmu. I oczywiście dla niektórych jest istotne. Realistyczny dźwięk, realistyczna grafika. Ja tego nikomu nie ujmuję, tak samo realistyczne zachowania fizyczne. Natomiast faktem jest, że patrząc na to, jak rynek reaguje, to jednak bardziej docenia to, w jaki sposób realistycznie interaktujemy z otoczeniem, tak? Bo możemy mieć realistyczną grafikę jak w God of War, ale jednocześnie mamy to, że Kratos bez, powiedzmy, wybranego miejsca interakcji nie jesteśmy w stanie bogiem wojny przekroczyć zwykłej kłody gdzieś tam, bo po prostu twórcy tego nie zaplanowali, bo mamy tam liniową rozgrywkę. I tutaj realizm odbywa się na innych w innych aspektach, tak? Ale właśnie ta interakcja ze światem i swoboda jednakże daje troszeczkę po prostu inne wrażenie realizmu i myślę, że i takie rozwiązania są potrzebne. Dajcie znać, co wy myślicie. W swoim sprawozdaniu finansowym za cały rok fiskalny 2023-2024 Remedy odnotowało spadki we wszystkich obszarach, jednak studio miało również powód do zadowolenia, zabezpieczając dla siebie dwie franczyzy. Przychody w ostatnim kwartale roku 2023 wyniosły 10,3 miliona euro, co oznacza spadek o 24,4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Całkowity przychód za 2023 rok zmniejszył się o 22,2% do 33,9 miliona euro. Mimo to dyrektor generalny Tero Virtala podkreślił, że czwarty kwartał był dla Remedy szczególny i pamiętny, głównie dzięki sukcesowi Alan Wake 2. Gra szybko stała się najlepiej sprzedającym się tytułem Remedy z 1,3 miliona sprzedanych kopii. Studio przejęło pełne prawa do gry Control od 505 Games, a teraz planuje rozwijać obie marki w rozpoznawalne franczyzy. Rozwój gry Control i jej sequelu, a także remake'i Max Payne mają osiągnąć kolejne etapy w pierwszej połowie 2024 roku, co Virtala uważa za ekscytujący rok wzrostu dla Remedy. No i właśnie jak tutaj widać, można mieć jakościowy, dobry tytuł, a może nadal nie wyrabiać finansowe. To finansowo oczywiście można by sobie tutaj wziąć to pod uwagę, że gdyby Alan Wake 2 wyszedł na Steama i gdyby był w boksach, to więcej osób by kupiło tą grę, ale widać twórcy postanowili nie ryzykować, dać się dodatkowo sfinansować przez Epic. No i mamy taki efekt, jaki mamy. Czy to była dobra decyzja? Być może, no mam wrażenie, że Remedy ma plan na siebie, ale póki co no, w liczbach się nie pokrywa, natomiast myślę, że oni tutaj myślą bardziej długoterminowo i po prostu w tym krótkim terminie ta strata, czy ten raczej pomniejszony znacznie zysk jest powiedzmy tym punktem pośrednim do tego, żeby jednak Remedy osiągnęło sukces, bo jeżeli chodzi o tutaj uznanie graczy, uznanie krytyków, technologie, jakie wymyślili, no to odnieśli naprawdę niesamowity sukces ostatnią swoją grą, natomiast kiedy to się zepnie finansowo, pewnie właśnie w kolejnych produkcjach, dodatkach i wypuszczeniu pewnie na właśnie chociażby Steama, powiedzmy jakiejś edycji kompletnej, wypuszczeniu gry w pudełkach, myślę, że wtedy jeszcze dodatkowo Remedy zarobi na swoich tytułach. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Epic Games ogłosiło plany wprowadzenia swojego cyfrowego sklepu na platformy mobilne w tym roku. Jak ujawnił Steve Allison, dyrektor generalny Epic Games, podczas wystąpienia firmy na GDC,
Planowana wersja mobilna Epic Games Store ma umożliwić uniknięcie ograniczeń nałożonych przez Apple i Google. Epic Games zapowiedziało również nowe narzędzie do samodzielnego publikowania gier mobilnych oraz oferuje deweloperom 100% przychodów ze sprzedaży gier przez pierwsze 6 miesięcy, jeżeli gra będzie wyłącznie dostępna w Epic Games Store. Po 6 miesiącach podział przychodów wróci do standardowego podziału 88% dla dewelopera, 12% dla Epica, na korzyść właśnie tutaj deweloperów, patrząc w porównaniu do Steama, gdzie ten podział to jest 70% dla dewelopera, a w zasadzie dla wydawcy zazwyczaj i 30% właśnie dla Steama. Program Now on Epic wymaga od uczestników zobowiązania do wydania co najmniej 3 produktów, które zostały wydane przed 31 października 2023 i są obecnie dostępne w innym sklepie PC lub w ramach subskrypcji. Wszystkie kwalifikujące się produkty muszą zostać wydane w Epic Games Store do 30 czerwca 2025, czyli tutaj mają trochę dwa programy. Pierwsze, Epic First, to jest ten, w którym najpierw wydajemy grę na Epiku i dopiero po jakimś czasie możemy ją wydać na Steamie. To jest jeden z tych programów, wtedy ten podział właśnie zysków również jest korzystny dla dewelopera, a drugi Now on Epic, to wtedy, kiedy już mamy ustaloną, powiedzmy, swoją markę, czyli mamy ileś gier wydanych i teraz robimy nową edycję właśnie na Epic Games Store. To jest kolejny etap tego, żeby ściągnąć coraz więcej tytułów do właśnie swojego sklepu. Według statystyk Epic teraz ma ponad 240 milionów kont, co nie znaczy, że to są wszystko konta graczy, to nie znaczy, że to są konta, które też kupują na bieżąco gry. Więc trzeba by było trochę odfiltrować te dane, żeby faktycznie zobaczyć i spiąć je ze Steamem, patrząc mimo wszystko, jaki Steam ma obrót, no to oni są nadal dominujący na rynku. Natomiast jeżeli poprawią, Epic poprawi swoje właśnie narzędzie, swoją aplikację i sprawi, że łatwiej będzie się tam, nie wiem, agregowało gry, miało jakieś opcje społecznościowe i tak dalej, no to wtedy prawdopodobnie Steam będzie musiał trochę bardziej rozważyć swoje kolejne kroki, bo będzie im rosła znacznie mocniejsza konkurencja. Póki co jednak Epic dopiero jest dalej na etapie zdobywania kolejnych serc. Zobaczymy, jak to będzie później. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z waszej strony naprawdę pomoże mi dotrzeć do szerszej publiki, za co wam z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Podczas corocznej prezentacji State of Unreal na GDC Epic Games ujawniło swoje ogłoszenia, w tym zapowiedź gry Marvel 1943 Rise of Hydra, która jest rozwijana przez Skydance New Media pod kierownictwem Amy Hennig, reżyserki chociażby Uncharted tej pierwszej trylogii, czy też Legacy of Kain: Soul River, czyli no świetne, po prostu niesamowite światy i fabuły, z planowaną premierą na 2025 rok. Prezentacja pokazała możliwości Unreal Engine w najnowszej wersji, już dostępnej teraz, w fazie eksperymentalnej oczywiście, w wersji preview, gdzie mamy chociażby tesalację geometrii, która została zaprezentowana przez Nanite, więc możemy tam dokładać nowe szczegóły, znacznie uszczegóławiać i ozdabiać geometrię, chociażby przez pęknięcie wypukłości i dodatkowe efekty. Pokazywano tam na prezentacji na przykład wyrastający interaktywny śnieg na obiektach przez różnego rodzaju właśnie zabiegi, które pozwalają też mimo na przykład dużych światów zachować wysoki poziom szczegółowości, nawet z bliska przyglądając się chociażby właśnie ziemi czy obiektom leżącym gdzieś tam na levelu. I dodatkowo mamy tam jeszcze software variable ray shading i komputer materiały, które pozwalają na to, żeby jeszcze wydajniej pokazywać jeszcze więcej szczegółów. Dodatkowo jeszcze pokazywano tam nowe efekty wolumetryczne związane chociażby z dymem, który teraz zachowuje się jeszcze bardziej realistycznie, jest bardziej plastyczny, więc no dodatkowo jeszcze cała prezentacja, co chyba było takim największym po prostu pokazaniem siły tego zespołu i tego silnika, to było to, że zamiast pokazywać stricte filmik, no to pokazano po prostu scenę w sequencerze, gdzie twórcy swobodnie kontrolowali każdy element sceny, mogli go przewijać do przodu, do tyłu, mogli modyfikować jego elementy
No i wszystko było jakby na bieżąco w prezentacji na podpiętym tam prawdopodobnie jakimś mocarnym sprzęcie, no ale wciąż to wszystko dało się obserwować na bieżąco w czasie rzeczywistym, czyli było jakby animacją w silniku. Stąd no jest to imponujące, do jakiego poziomu doszło to narzędzie, więc na pewno takie kinowe doświadczenia zyskałem nowy poziom w tymże silniku. Zobaczymy tylko jak z wydajnością reszty. Wprowadzono też różne aktualizacje do wbudowanego zestawu narzędzi animacji, umożliwiające szybkie i łatwe rygowanie postaci, tworzenie animacji bezpośrednio w silniku. Jest nowy modularny control rig, który pozwala na modyfikację animacji względem np. obiektów fizycznych w grze. Automatyczne retargetowanie, które umożliwia np. przenoszenie animacji z jednego szkieletu na drugi. Zreorganizowanie detali animacji, przebudowany sequencer, który właśnie służy do tego, żeby tworzyć przerywniki filmowe w grze. Epic ujawniło również nowe funkcje dla Unreal Editor for Fortnite, w którym umożliwia użycie MetaHuman. To jest akurat dość duży krok, żeby zwiększyć jakość postaci w grze właśnie tworzonych, w grach tworzonych, czy wyspach tworzonych właśnie przez ten edytor UEFN, żeby właśnie mieć lepsze animacje i lepsze postacie NPC właśnie na wyspach Fortnite, a także wprowadzenie elementów Rocket Racing, Fall Guys i LEGO do właśnie UEFN, żeby tworzyć jeszcze ciekawsze wyspy. Od momentu uruchomienia właśnie tego edytora w marcu zeszłego roku twórcy opublikowali ponad 80 tysięcy wysp, a Epic wypłaciło twórcom ponad 320 milionów dolarów w pierwszym roku wypłat za właśnie tworzenie tychże zawartości. Bo pamiętajcie, że tam jest taki system, że możecie stworzyć swoją wyspę, opublikować ją i zagranie właśnie w tychże wyspach i kupowanie tam określonych elementów i tak dalej, twórcy dostają swoją po prostu działkę i dzięki temu mogą też zarabiać. I już teraz nawet profesjonalne studia, nie tylko właśnie amatorzy i zapaleńcy, tworzą nowe, ciekawe wyspy, na których jest oryginalny gameplay, jakieś ciekawe przygody, klony też z innych znanych tytułów, także ta kreatywność jest uruchamiana i ten model taki minecraftowo-robloxowy widać w przypadku Epica też się sprawdza. Trzeba przyznać, że Epic idzie za ciosem jednocześnie od strony technologicznej, usprawniając wszystkie procesy, w tym paradygmat data-oriented w końcu, dodając masę możliwości dla twórców Unreal Engine for Fortnite oraz LEGO Fortnite, by zarabiać coraz więcej w modelu podobnym właśnie do Robloxa. Na dodatek po wygranych sprawach za Apple i Google eksplorują rynek mobilny, by poszerzyć swoje zdolności monetyzacyjne. Na koniec ich program podziału 12% dla Epic, poza tym te właśnie dwa moduły Epic First Run i Now on Epic zdecydowanie przyciągną nowych deweloperów do siebie. Gdy poprawią kwestie techniczne sklepu oraz zwiększą możliwość odkrycia nowych tytułów w serwisie, utrzymają swoją pozycję, myślę, jako godny konkurent jednocześnie Unity i Steama. Jestem ciekaw tylko, czy ich faktycznie przebiją, no bo trzeba przyznać, że no Unity ze względu na to, że jest silnikiem, na którym bazuje bardzo dużo twórców mobilnych, no to w pieniądzach może zarabiać lepiej niż Epic, jeżeli chodzi o przychód twórców bazujących na danym silniku. Wciąż Epic rozwija się znacznie sprawniej, znacznie lepiej z udziałem społeczności, bo każdy może tam edytować kod i zgłaszać poprawki, więc tak, idą, wydaje mi się, właściwą stronę. Te zmiany miejscami nie są tak bardzo rewolucyjne jak duża zmiana silnika i tutaj podejrzewam, że na największą rewolucję trzeba będzie czekać na 6. edycję silnika, która będzie dopiero za jakiś czas. Natomiast to, co teraz już robią z 5. Unrealem, jest faktycznie imponujące. I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry okiem dalej.